Tak, rzeczywiście troszeczkę z opóźnieniem ten turniej miał się odbyć w pierwszej połowie tego roku. Ze względów organizacyjnych zrobiliśmy go pod koniec roku. Jest to już 19 turniej imienia Bolesława Flisiaka. Uczestniczy w nim 19 zawodników z 8 klubów. Są to młodzi adepci sportu bokserskiego, więc myślę, że dzisiaj walka będzie cały czas stała pod dużym napięciem, bo jednak młodzi wykazują najczęściej dużo werwy i sądzę, że mają również i sporo umiejętności. Myślę, że dzisiejsze walki będą się podobały publiczności, że ci młodzi pokażą się z dobrej strony. Jest sporo zawodników młodych właśnie z klubu Stella Gniezno. Myślę, że pokażą tutaj swoją wyższość, bo mamy już sporo sukcesów, a myślę, że sukces jeszcze z czasem przyjdzie. Panie prezesie, troszeczkę teraz odbiegając od tematu boksu, ale trzymając się w tej, jest pan starym, zarazem nowym prezesem tego klubu. Jakie są działania na dalsze jego żywotność? Tak, no odbyło się walne zebranie Klubu Sportowego Stella, na którym dokonano wyboru nowego zarządu. Podobnie koledzy powierzyli mi funkcję prezesa tego zarządu na kolejne 4 lata. Podkreślę te 4 lata, w których będziemy obchodzić już stulecie naszego klubu. Dokładnie w roku 2015 Klub Stella będzie obchodził stulecie. Tak samo na to stulecie też pokazać się z jak najlepszej strony. Tradycja zobowiązuje, więc myślę, że będziemy musieli utrzymać się pierwszej lidze zarówno Kajena Trawi, jak i Saisa Sowy. To są to najwyższe klasy rozgrywkowe. Tak jak już widzimy, bokserzy też robią postępy, więc sądzę, że na mapie miasta, na mapie województwa, sądzę, że i Polski nie zabraknie sportowców Klubu Sportowego Stella, zarówno w sekcji bokserskiej, jak i tenisa stołowego, jak i hokeja na trawie. Także myślę, że ci młodzi zawodnicy naszego klubu podtrzymają dobre tradycje rówieśników, którzy walczyli w latach i powojennych, i przedwojennych, więc myślę, że to zobowiązuje i zawsze powtarzałem młodym zawodnikom, że być zawodnikiem Stella to jest zaszczyt. Trzymaj gardę, lewo. Nie ma na chodach, dobrze.
Thank you.
środku na świata i ziema jest. Thank you.
Warszawska i należy do Stella Gniezno. No, twoja walka była bardzo profesjonalna, rozłożyła z neopatki, można to tak powiedzieć, przeciwniczkę. Jak długo boksujesz, żeby Już 2 lata. Już 2 lata, a która to jest twoja walka? Druga. A pierwsza była taka nie na punkty.